Siemanko, dzisiaj nowy filmik, to jest związany z tym kopiowaniem, ale to co pokażę na pewno pomoże dużej liczbie graczy, zwłaszcza tym, którzy mają już zablokowane tablice iFruit i nie mogą robić kopiowania, które wymaga tablic iFruita. To ja pokażę dzisiaj taką bombę, że zrobicie sobie praktycznie sami. No potrzebujecie też tutaj znajomego, już mówię co potrzebujecie. Garaż w mieszkaniu. Auto, które chcecie kopiować. Ja tu mam swoje założone tablice iFruitowskie. A co niektórzy, zwłaszcza widzowie Kokolino, mają kopie z takimi numerkami. Jedno Easy ma te randomowe numerki, drugie Easy ma takie same, trzecie ma takie same, no bo oglądali się tych jego banialuków, nasłuchali tych jego głupot, narobili brudnych kopii, mają pozabierane tablice przez większość pewnie limity. Ten filmik jego, jak ominąć limit, to już w ogóle mnie kurwa obalił. Padłem na rzęsy, kurwa. Auto to auto, nie słuchajcie tych pierdół, że raz sprzedajecie kopię taką i ja raz inne auto. Samochód to samochód, nieważne jak kiedy sprzedasz, czy oryginałów kurwa 7 czy 15, czy kopii 7 czy 15, samochód to samochód. Nie wlicza się to tylko aut z ulicy, które można sprzedać, ale to jest tam czasowy limit 40 chyba 5 minut. Dobra, teraz do konkretów. Bierzemy auto z ulicy, w tym garażu właśnie, sorry, zapomniałem powiedzieć, w garażu jedno puste miejsce. W tym garażu, gdzie mamy auto, które będziemy kopiować, potrzebujemy jedno puste miejsce. Potrzebujemy też mobilne centrum operacyjne z przechowalnią pojazdów. Puste. Mobilne musi być puste. No i najlepiej znajomego z tym nowym warsztatem, który teraz był dodany przy DLC. Kiedyś był właśnie taki glitch, było kopiowanie, wtedy używało się hangaru i buzardów. To chyba tylko ja i Bóg jeszcze, Peja wtedy chyba nie nagrywał wcale opcji, to nawet nie wiem, nie pamiętam czy to pokazywał, z tym stary glitch tam się używało, zostawiało IC w bunkrze, leciało do teleportowało nawet chyba do hangaru, wsiadało do buzarda, wysiadało czy wylatywało, już nie pamiętam, ale wtedy też przerobiłem tamtego glitcha, szło zrobić puste tablice i tego też dzisiaj siedziałem w robocie, tamten glitch mi się przypomniał i też go przerobiłem i jest glitch na zrobienie pustych tablic. No i dobra, teraz tym autem z ulicy dojechaliśmy na miejsce tam pod ten warsztat znajomego i to auto zwyczajnie niszczymy. Zwyczajnie niszczymy, śladu po nim nie ma, nawet Most Mutual już go nam nie naprawi. Wzywamy teraz to auto, które chcemy skopiować, a raczej zrobić sobie na nim własne puste tablice, czyste, to są czyste, puste. Ja mam swoje czyste, puste, ale ja mam swoje iFruitowskie na przykład. Teraz tak, wjeżdżamy do warsztatu, ale nie do swojego, tylko do innego, czyli do znajomego. Wjeżdżamy i zwyczajnie klikamy tam B czy kółko i potwierdzamy, że opuszczamy ten warsztat. Tu będę specjalnie trzymał analogii, żeby jak najszybciej pokazać tablicę, że z moich tych napisów SHLS tam 8.6 zrobi się normalnie czysta, pusta tablica z tego auta, które zniszczyłem. Dostanę czyste, puste blachy z auta, którego już nie ma w grze. I to są naprawdę czyściochy. Tu szybko trzymam analog, było widać, miałem moje, znikły, są puste. I teraz tak, wzywamy mobilne centrum operacyjne, to ja mówiłem, musi być puste. Znajomy już może wam odpalić tytaniczną robotę, bo was w mobilnym zamrozi. Ja tu próbowałem i wjechać do tego garażu z pustym miejscem.
zamroziło mnie. Do biura zamroziło mnie. Kombinowałem, a znalazłem sposób. Kiedyś był z Buzardem, tam Bodzio, pamiętam sobie, na Xboxie wtedy zrobił i kopiował na nich, żadnych limitów nie miał. Także ci, którzy mają zablokowane, niech się śpieszą, bo nie wiadomo, jak długo to kopiowanie podziała, a warto sobie zrobić takie autko z czystymi tablicami, a nie brać od kogoś, bo ktoś może wam dać też na przykład z iFruitowskimi, bo ja mam swoje tablice puste iFruita, ja mogę normalnie u mechanika założyć i mam puste. I teraz tak, strzałeczka w prawo, wjeżdżamy do mobilki i nic nie możemy zrobić. Możemy kliknąć pauzę, no jesteśmy zamrożeni, nie możemy iść w lewo, prawo, do tyłu, nic. Fabuły wybrać, no nic, ale pauzę możemy kliknąć. Dlatego mówię, niech znajomy już wam odpali tytaniczną robotę, dajecie start online gracze. Dołącz do gry. Jak macie pierwszy komunikat, powiedzcie znajomemu, żeby opuścił to lobby tytaniczne, a wy potwierdzacie pierwszy, potwierdzacie drugi. Wyrzuci was z tej mobilki, ją tam zwróci do bunkra, no i tu taki problem. Otwieram interakcję, mobilne centrum operacyjne, sprowadź pojazd osobisty. Nie przechowuję żadnego pojazdu. To pokażę zresztą. Bawiłem się, ale udało się zrobić. Mówię, no czwartek paczet może być tego kopiowania kompletnie, że śpieszcie się już od rana. Znaczy sprowadźcie pojazd osobisty, nie przechowuję żadnego pojazdu. Dzwonię do mechanika, do tego garażu z tym pustym jednym miejscem. Nadal dwa EC, to Nero. Jedno tam wolne miejsce nadal zostało, no i reszta tych deluxe, co było. Ale teraz klikam start online, idę na kreatora. No i albo idę na nową sesję dla zaproszonych, albo tu byłem na sesji dla znajomych, to wracam do znajomego na tą samą sesję. Start znajomi, dołącz do gry. Bang. Także no tu sposób fajny zrobić sobie czyste, puste blachy, zwłaszcza mówię ci, którzy mają już je poblokowane. Wtedy nawet jak kopiowanie wymaga od nas tablic iFruitowskich, to wy wtedy możecie użyć tej właśnie kopii, jej nie sprzedawajcie, tylko sobie zachowajcie i wtedy możecie ich używać. Nawet jak wymaga od nas tablic iFruita, to wy będziecie sobie robili cały czas na pustych kopiach. To jest pusta, nie ma numerków, nie ma nic, no bo auto zostało zniszczone. Także no polecam wykorzystać to, póki to działa, bo nie wiadomo, jak długo podziała ten całe kopiowanie w ogóle. No i teraz tak, wczytało mnie na sesję. Otwieram interakcję, duże pojazdy mobilne i już mam sprowadź pojazd osobisty i przychodzi moje EC na czystych, puściutkich blaszkach. To jest bomba, zwłaszcza dla tych, którzy tablic już nie mają. Aha, będą robić se kopie na brudnych, to bez sensu, lepiej robić takie kopie. Pozdrawiam. Elo.